Cześć kochani, witam was w filmie z zupełnie innej beczki. Dzisiaj będzie o farbowaniu tkanin. Mam tutaj barwnik Simplicol i on jest w kolorze szarym. Coś takiego. Mam tutaj spodnie i mam tutaj sukienkę. Obie te rzeczy są z materiałów, które dają się farbować. To jest bawełna. Trochę mi szkoda tego, że wzorek zniknie na sukience, ale trudno. Oba te przedmioty są w dobrych rozmiarach, mają wszystkie właściwości i wszystkie cechy, które sprawiają, że chętnie bym je nosiła, gdyby nie to, że mają zupełnie niepasujący do mnie kolor. Spodnie jeszcze powiedzmy są na granicy tolerancji, bo to jest taki raczej szarawy beż, taki pieczarkowy powiedzmy. Natomiast sukienka jest już taka zupełnie cielista, zupełnie nudowa i ja się po prostu czuję w niej jakbym chodziła nago. Zupełnie. Nie pasuje do mnie ten kolor, nie lubię go nosić, źle się w nim czuję, więc postanowiłam coś z tym zrobić, zwłaszcza, że jest taka możliwość. Bardzo mocno wahałam się co do koloru farby. Ciekawiła mnie właśnie ta szara, granatowa i czarna, ale stwierdziłam, że w sumie zacznę od najjaśniejszej. Wybrałam szarą, bo zawsze na czarno albo na granatową mogę to przefarbować po prostu przy następnym farbowaniu, jeżeli mi tutaj coś nie wyjdzie. Zaglądam do farby. Ona jest tutaj, widzę, jeszcze nawet zaklejona. Ale rozetnę to paznokcie. Co my tutaj mamy? Mamy woreczek z farbą. Taki. Jego należy tutaj odciąć i włożyć na ubrania do pralki. I mamy tutaj instrukcję obsługi. Tutaj widzę, wszystko jest już tyle. Nie ma nic więcej. Instrukcja. Ok, więc ja zabieram moją sukienkę, zabieram spodnie i zabieram farbę. Ja sobie ją po drodze otworzę. A my widzimy się za chwilę przy pralce. Ale zanim tam się przeniesiemy, to zapraszam was do komentowania tego filmu, do lajkowania go oraz do subskrybowania kanału. A ja znikam i pojawiamy się w łazience. Ok, jestem już w łazience. Jak widzicie, pralka jest przed wami. Mam tutaj ubrania, przeczytałam w międzyczasie instrukcję i na opakowaniu, i na ulotce, i na stronie internetowej, więc wrzucam ubrania luzem, jeszcze specjalnie spodnie tutaj roztrzepę, żeby nie były poskładane. Woreczek. Odcinam. O, wyleciało do pralki, niepotrzebnie. Dobra, wkładam woreczek na stojąco do bębna pralki i teraz ustawię sobie program podstawowy na 60 stopni. Trochę to wzbudza moje obawy, te 60 stopni, bo no tak trochę się obawiam o te ubrania, no ale niech będzie. I co? Ja tutaj nie mam jakichś opcji dodatkowej wody, bo taka była informacja na stronie internetowej, że można wrzucić opcję dodatkowej wody, ale u mnie tego nie ma. Zastanawiałam się, czy nie włączyć sobie tutaj aktywnej piany jeszcze w pracy, ale stwierdziłam, że chyba nie ma to większego sensu, bo wody i tak będzie tyle samo, więc dobra, jedziemy dalej. Ja odpalam pralkę i widzimy się za godzinę w momencie, jak pralka przestanie działać i będę mogła zobaczyć, co tutaj się wydarzyło. Hello ponownie. Pralka mi tu właśnie odpikała koniec farbowania, więc sięgam do wnętrza, otwieram. Co my tu mamy? Ubrania zmieniły kolor. Wyciągam sobie ten woreczek. Jak widzicie, zużyty. Co wam mogę wstępnie pokazać?
Dalej jest wzorek na sukience. Jestem zachwycona. Chociaż w sumie kolor wyszedł taki szaro-zielonkawy. No, zobaczymy co to. Jeszcze przed nami pranie, bo to jest tylko farbowanie. Jeszcze trzeba to wyprać. Zaglądamy do spodni. Spodnie są szare. Spodnie są super. Są takie stalowe. Świetnie się prezentują. Ja wiem, że nie jest tu zbyt fajne światło i jest ono zimne, ale fajnie się prezentują te spodnie. Ja wam jeszcze pokażę w świetle dziennym. Jak wyschną, na razie są mokre. Zamykam tutaj pralkę z powrotem. Oczywiście będę teraz prać w płynie, sobie wysuwam szufladkę. Mam tutaj płyn przygotowany, więc nalewam płynu. Mam tutaj dozownik, wlewam sobie to wszystko. Wiem, że tu nie specjalnie widać, co ja robię, bo też nie chcę wam pokazywać tego, czego używam, bo to jest mało ważne. Ale pokażę wam. Mam tutaj butelkę octu, specjalnie przygotowaną do tego. Do płukania sobie doleję, mam kubeczek, którym sobie odmierzę. Ja zazwyczaj nie leję całej połowy szklanki. Mam, niech będzie, że 100 ml tutaj naleję tego octu. Mamy ubrania po farbowaniu, więc należy im się trochę więcej tego octu. I włączam sobie zgodnie z instrukcją obsługi, która była wszędzie opisana tak samo. Włączam sobie program do prania delikatnych tkanin. U mnie on trwa 36 minut. Wirowanie jest na 400 obrotów, ale ja sobie potem jeszcze odwiruję raz te ubrania na trochę szybszym wirowaniu, żeby nie były takie mokre. Może na 800 je odwiruję, żeby jednak trochę tej wody ciągło. W każdym razie widzimy się za jakieś 40-50 minut, jak to się wypierze, jak ja to odwiruję. Pokażę wam te tkaniny, jak one wyglądają na mokro i pójdę je rozwiesić, a może jutro dogram, jak już będą takie na 100% suche, to może jutro dogram jeszcze tę część, w której będę wam pokazywać, jak one wyglądają już ostatecznie po praniu, po suszeniu i jak ten kolor wyszedł. Jak sami słyszeliście, pralka odgwizdała właśnie koniec. Wyciągamy nasze farbowanie. I co się stało? Spodnie mają fantastyczny kolor, tak jak już mówiłam. On jest szary. O, tutaj chyba pod światło najlepiej widać ich kolor. Są takie szaro-stalowe. Zasuwak jest dalej beżowy, taki cielisty. Ale on jest praktycznie niewidoczny po zasunięciu. I to jest zasuwak, który jest naprawdę bardzo, bardzo mocno ukryty, więc myślę, że nie będzie mi to przeszkadzało. Piękny kolor mają te spodnie, jest super. I sukienka. Sukienka wyszła taka trochę niebieska, zielono-niebiesko, szara. Te kwiatki się przyfarbowały, one są jaśniejsze, są takie jakby szaro-niebieskie, natomiast sukienka ma przedziwny kolor. Zobaczę, jak ona będzie się prezentowała. Zobaczcie tu sami na lewej stronie. Taki grzybowo-zielony. O, sino-grzybowo-zielony. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Przymierzę ją. Tu jest jeszcze jakaś beżowa nitka niezafarbowana. Trzeba będzie ją odciąć w przyszłości. Poza kadrem, ale o, zobaczcie sami. Trzeba, będę musiała tego dopilnować. Natomiast zobaczymy. Ja ją przymierzę, zobaczę, jak będę się niej wyglądać, jak będę się czuła. Najwyżej będzie defarbować jeszcze raz, tym razem na granatowo albo na czarno, albo nie wiem. Zobaczymy. Dobra, jutro wam dogram jeszcze to, jak wyglądają te ciuchy po wysuszeniu, jaki jest efekt końcowy. A dzisiaj dziękuję wam za uwagę. Jestem ponownie.
Mamy dzisiaj poniedziałek, nie piątek, bo ubrania farbowałam w czwartek, ale to nic. Są tutaj ze mną, wysuszone, poleżały sobie w szafie. Ja też przemyślałam kilka kwestii a propos tych ubrań i nie przedłużając zaczynam. Na początek spodnie. I spodnie moim zdaniem wyszły rewelacyjnie. Wyszedł taki kolor kamienno-betonowy, może mokrego betonu kolor. Taki szary, bardzo ładny, dosyć ciemny. Jest dokładnie coś takiego, jak chciałam osiągnąć. Nie jest to taki typowo niebieski kolor, jak w większości moich spodni jeansowych. Nie jest to też czarny, bardzo fajnie to wyszło. Co prawda zasuwak się nie zafarbował, ale jak widzicie tutaj on jest mało widoczny, więc raczej nie przeszkadza. Tutaj zawsze mogę to ukryć pod bluzką. Bardzo jestem zadowolona z tego efektu. Spodnie będą w użytku pewnie dopiero w przyszłym roku, bo one są takie krótkie, ale myślę, że jeżeli będzie ładna pogoda, to jeszcze po niej sięgnę. Natomiast co się stało z sukienką? Sukienka osiągnęła kolor przedziwny, bo te białe kwiatki, ten wzorek nadal jest widoczny i one mają kolor taki szaro-niebieski. Natomiast tutaj ta część taka żółta wyszła w dziwnym kolorze, takim szaro-oliwkowym, szaro-zielonkawym. No, cały kształt wygląda przeciwnie i na początku ona mi się nie bardzo podobała i myślałam, że będzie farbowanie drugie i od razu wyjazd, ale teraz jak troszkę odleżała w szafie, ten kolor się tak utrwalił, to muszę przyznać, że całkiem ciekawie to wygląda, całkiem nieźle. Ja ją przymierzałam. No i niestety, przymierzając, stwierdziłam, że to tak nie do końca jest mój styl i ta sukienka nie tyle kolorem, bo kolor wyszedł bardzo, bardzo spoko, co fasonem nie do końca mi pasuje i najprawdopodobniej po prostu znajdzie nowy dom, więc farbowanie tutaj niewiele zmieniło, przynajmniej teraz jestem pewna, że to co mi nie pasuje to nie tylko kolor, bo wcześniej kolor miał tak ogromny wpływ na odbiór tej sukienki przeze mnie, że no zupełnie na nic innego nie zwracałam uwagi. Pewnie ją sobie przymierzę jeszcze raz czy dwa, ale myślę, że na dłużej ona ze mną nie zostanie. Tak więc podsumowując, farbowanie wyszło pół na pół. Jedna rzecz zostaje, druga rzecz wylatuje. Natomiast kolory wyszły fajne. Gdybym miała jeszcze raz farbować, to na pewno bym się na to zdecydowała. Bardzo prosty sposób, szybko to wychodzi, bezproblemowo, pralka jest czysta, nie ma tam żadnych zabrudzeń, ja robiłam już pranie, nic się nie zafarbowało, więc pralka jest spoko. Zresztą nawet po otwarciu pralki widać było, że tam nic jej nie zaszkodziło. Ubrania są w dobrym stanie, ta temperatura 60 stopni w pralce też im nie zaszkodziła, nic się nie skurczyło, nic się nie zdeformowało. Kolory wyszły bardzo dobrze. Fajnie, że wzorek został. Będę to miała już w pamięci, że jeżeli będę farbować ciuchy, które mają jakiś wzorek, to jest szansa, że ten wzorek ze mną zostanie. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję za spędzony ze mną czas. Dajcie znać, czy Wy już macie za sobą jakieś doświadczenia z farbowaniem ubrań, czy zupełnie tego jeszcze nigdy nie robiliście. Tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Pa!